Grasz kolorem białym, i musisz nie przegrać tej partii. Możesz zapałcować filmiki i zastanowić się, czy dasz radę rozwiązać to zadanie. A rozwiązanie jest bardzo trudne, ponieważ przeciwnik grozi nam matem w dwa ruchy. Natomiast my możemy najpierw zagrać wieżę F8. Potem po ruchu król A7 możemy poświęcić naszą wieżę, przeciwnik musi to bić, my gramy Hetman F8, przeciwnik odchodzi i teraz gramy Hetman C5 z podwójnym atakiem na Hetmana i króla. Jak przeciwnik zbije, to jest to pad, ponieważ odbiera nam pole na G1, natomiast jak przeciwnik odejdzie, to wcale nie bijemy Hetmana, bo podstawimy mata, tylko cały czas szachujemy przeciwnika i partia kończy się remisem.